Cześć, witajcie w ten wietrzny poranek 21 września, sobota. Tak jak wczoraj mówiłem, w trakcie przygotowywania stanowiska pod siew, dzisiaj siejemy. Znów sieję Johnem. Plan był grany, żeby zasiać Holandem, aczkolwiek tam tata wziął się za takie prace porządkowe, powiedzmy, za ogrodzeniem. No i łyżka, tur był potrzebny, tam szykuje miejsce pod wysłodki powoli. Dzisiaj ma czas, no i takie to rzeczy. Dlatego podpiąłem sobie siewnik pod Johnego. No tak jak mówię, tutaj dzisiaj sieję tylko tak naprawdę, żeby zacząć tą jedną działkę. Mam pszenicę odmiany Galerist, Syngenty. Wziąłem ją na próbę. Tak jak mówiłem, wielokrotnie u mnie sprawdza się ta Hondia. Sieję już ją teraz, będę siał czwarty rok Hondię. Też oczywiście z kwalifikatu, wszystko sieję kwalifikatem. Ale wziąłem na próbę, bo mówię, no wiadomo, trzeba szukać też innych rozwiązań. Być może w przyszłości będę siał więcej tej pszenicy, być może Hondia przestanie się sprawdzać, no nie jest już nową odmianą. Wziąłem tego Galerista z kilku powodów. Po pierwsze, gdzieś tam czytałem o tej odmianie, nie ma ona wielkich wymagań, to znaczy nie ma wielkich wymagań. No wiadomo, jak to pszenica, ale sprawdza się prawdopodobnie na takich ziemiach mozaikowatych. Mozaikach nie jest zbyt wysoka, co też chciałem taką odmianę, nie potrzebuję aż tak dużo słomy w tym momencie. No i dość dobra odporność na choroby, szczególnie choroby liści, co też jest na plus. No tak to wygląda, tutaj miałem wsypane 400 kg, bo tyle mi tutaj wchodzi w siewnik. Przejechałem bardzo w koło, zobaczcie, tak wygląda działka po siewie. Jest bałagan, tak jak wczoraj mówiłem, jest i będzie bałagan. No jakoś mi to specjalnie przeszkadza, dla mnie liczy się ten efekt, żeby były ładne, równe wschody, żeby nasiona miały wilgoć. Myślę, że warunki same jako takie do siewu są idealne. Nie jest mokro, tak, nie oblepia się nic, ale zobaczcie, no ziemia jest taka fajna, nie kurzy się. Tak jak mówiłem, wczoraj, przedwczoraj troszkę popadało, jeszcze w nocy teraz litr nam spadło, czy półtora, także zobaczcie, role zagarnięte, jest dość ładnie, ten zagarniacz Wingflow, proste rozwiązanie, ale ja jestem z niego zadowolony, robi robotę. Tak jak mówiłem, sporo słomy pociętej jest na wierzchu, no jest trochę taki bałagan, ale nie ma jakichś tam, nie wiem, schodzących chwastów czy tego typu historii. Gdzieś tam widziałem, bo dziś rano wrzuciłem vloga wczorajszego i widziałem, na razie nie odpisywałem, bo nawet nie miałem czasu, ale tylko zerknąłem na komentarze, że ktoś tam pisał, że ta praca tym moim farmetem na głęboko to jest tak po januszowemu zrobiona. Powiem tak, no jeżeli ktoś chce mieć ładne, wygłaskaną działkę, wygłaskane pole przed zasiewem, to wiadomo, że no nie będzie wyglądało tak jak po zaoraniu, tak? Ale ja mówię, ja sobie cenię jakąś tam oszczędność, czyli ekonomika, na pewno dużą oszczędność czasu, a tak jak mówię, no nie sieję pierwszy raz w tym systemie uproszczonym, u mnie to się sprawdza. Jeżeli tak jak mówię, na tej działce w tym suchym roku, na tej działce, na której teraz jestem, 7200 mi Hondia oddała plon, to uważam, że nie potrzebuję niczego więcej, bo no mówię, niech taki plon będzie stabilny, może nie rekordowy. Nakład też był spory, ale przy tym plonie, przy cenie 700, już teraz nie wiem, 20 albo 40 zł, chyba 720, jaką otrzymałem, bo wywoziłem akurat z tej działki prosto tutaj na skup pszenicę, na fermę indyków. To była oczywiście cena brutto. Przy tej cenie 1500 zł na czysto zysku po odjęciu wszystkich kosztów z hektara, żeby tak było co roku. Nie ma co tam wymagać cudów. Nie wiem, jak mnie słychać, bo też dzisiaj strasznie wieje, jakoś od rana znowu zimno jest. No mówię, no pokażę wam, jak to wygląda. Dzisiaj zaczynam siewy tej pszenicy. Chcę tą jedną działkę zasiać tym galeristem, resztę już będę siał Hondią. Po niedzieli przyszykuję. Mam trzy działki, w sumie gdzieś tam chyba 12 hektarów będzie. No i potem te 7 hektarów, 7,30 dokładnie chyba, tam gdzie mam buraki, no to myślę, że w przyszłym tygodniu też pod koniec tygodnia będą wykopane buraki, to nie wiem, albo jak wykopią, od razu pojadę szykować, a najlepiej, najpewniej jak już zabiorą, nie będzie pryzmy na polu, żeby nie jeździć już dwa razy, nie dosiewać potem i no nie majaczyć tam po prostu. Także mówię, tak to wygląda u mnie, no zobaczcie, działka, powiem tak, dla mnie jest ważne, żeby nasiona nie były na wierzchu, nie sieję jakoś głęboko. Na docisku ustawiłem tak pośrednio, gdzieś na 3 cm około wychodzi. Tak jak mówię, jest wilgoć w ziemi.
No zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem jaka jest siła kiełkowania, bo na plakietce była tylko masa 1000 ziaren, 37 i 14, dość drobne ziarno tej pszenicy. Co do wysiewu, powiem tak, Hondi wysiewałem 250 roślin. Wydawało mi się, że było to wystarczająco, jeszcze wiosną. Ale potem było sucho i tak jak muciliśmy z kombajnu, widać było, że mogłoby być ona ciut gęstsza. Wiadomo, że dużo zależy od przebiegu pogody i te 250 przy takim dość wczesnym siewie to jest wystarczającym wysiewem. No dzisiaj mamy 21, w tamtym roku siałem 15, no teraz przyjmuję już takie optymalne wysiewy, a nie wczesne, ilość wysiewu. No tutaj zalecane jest gdzieś 320 powiedzmy roślin na metrze. Teraz tak, no nie wiem jaka jest zdolność kiełkowania, założyłem, że około 90%, na Hondi mam na 96-97%, bo tam mam dwie partie, zobaczymy, założyłem około 90% tutaj i ustawiłem wysiew 350-360 roślin, czyli wysiewam gdzieś tam w granicach 145 kg na hektar, no uważam, że wystarczająco, a dalej pogoda i rzeczywistość zweryfikuje, co to z tego wyjdzie, jak to będzie. Zobaczcie jeszcze tu rzut okiem na kukurydzę sąsiada. Ta kukurydza tak naprawdę jest taka przyschnięta, można powiedzieć od miesiąca albo półtora. Wtedy była ta fala takich upałów jeszcze pod koniec, no w drugiej połowie jakoś sierpnia to było. I ona tak wygląda. Tak jak został jeden liść zielony, w większości tak jest. Teraz, no wiadomo, kukurydza to nie zboże i się nie odnawia, ale jest chłodno, jest, no może być zimno nawet, bo taka jesienna pogoda. No i troszkę popadało, tak przekropnie się zrobiło, ta kukurydza nie dosycha. Jeden ze znajomych gdzieś tam sobie ustawiał, testował kombajn, wjechał w zeszłym tygodniu, dzisiaj mamy sobotę, w poniedziałek albo we wtorek, tak na próbę, wyciął sobie tam poprzeczniaki, to 42-46% wilgotności, także myślę, że jak będzie dalej taka pogoda, to przed 15 października nawet nie ma co próbować pukać jej na ziarno, no bo to bez sensu, wiadomo, taką mokrą naciąć, to lepiej poczekać, mamy nadzieję, że doschnie, że jeszcze pogoda będzie. Dobra, ja się biorę za siew, tak jak mówię, no mam tą działkę do zasiania na dziś i potem jakieś tam prace typu wyrzucanie obornika, jak to zwykle przy sobocie od cielaków i tyle. No chciałem dzisiaj przy sobocie rozpocząć te siewy, jutro tak jak mówiłem jadę na Bednary. Gdyby ktoś był chętny, żeby się spotkać, dajcie znać w komentarzach, ja tam jak będę już to na społeczność będę wrzucał, najwyżej gdzie jestem, jakoś byśmy się spytali. Gdzieś tam od 8.30 rano już będę, prawdopodobnie do 16 gdzieś, także jeżeli ktoś by chciał porozmawiać, czy się spotkać, zbić piątkę, to no to fajnie, to będzie mi miło. Także dawajcie znać w komentarzach i co, no i trzymajcie się i do następnego, na razie, cześć.